Centrum Pieniądza. Centrum Pieniądza NBP imienia Sławomira Skrzypka to pierwsza w Polsce multimedialna numizmatyczna placówka promująca wiedzę o historii pieniądza, bankowości i gospodarki w Polsce i na świecie. Wielki zaszczyt, to dla mnie wielki honor. Placówka, która, jak mówił profesor Marek Belka, jest ukoronowaniem działalności edukacyjnej NBP. Super nowoczesna, unikatowa. Z jednej strony mamy rzadkie, cenne eksponaty, a z drugiej strony za pomocą multimediów wejście niejako w świat finansów, w świat historii. Centrum zostało zorganizowane w formie modułów tematycznych. 16 modułów tematycznych, kilka tysięcy unikatowych eksponatów, ponad 250 multimediów, a wszystko po to, aby w ciekawy, atrakcyjny sposób przedstawić zagadnienia związane z historią pieniądza, historią bankowości. Ponad 100 gości zaproszono na otwarcie placówki. Ekonomistów, bankowców, historyków i muzealników, a także przedstawicieli instytucji rynku finansowego. Wielu z nich było pod wrażeniem ekspozycji. Wrażenie jest niesamowite. Ja miałem przyjemność i okazję widzenia tego w trakcie, jeszcze nie gotowego. Przede wszystkim te audiowizualne takie elementy, które było można patrzeć i oceniać. Przecież podejmowaliśmy decyzję wtedy, czy akceptowaliśmy pewne rozwiązania. Ale rzeczywistość jest inna. Wrażenie robi duże, bardzo ładne to wszystko jest. Szereg lat pracuję na rynku finansowym, jestem pod wrażeniem, bo nie ukrywam, z przyjemnością poświęciłbym więcej czasu, aby zapoznać się z niektórymi wybranymi częściami tej ekspozycji, po to, żeby pogłębić swoją wiedzę. Jednym z największych modułów jest antyk, średniowieczny, nowożytność. Tam poruszamy historię pieniądza od starożytności, od czasów, kiedy pieniądza jeszcze nie było, poprzez pojawienie się pierwszych monet w Europie, malutkich monet lidyjskich w VII wieku przed naszą erą. Oddzielne moduły poświęcono także emisji pieniądza i roli instytucji rynku finansowego. Moduł giełda i rynki finansowe, gdzie przedstawiamy rolę giełdy i innych instytucji finansowych we współczesnej gospodarce. Atrakcyjnie przedstawiono systemy pieniężne i historię gospodarki Polski. W skarbcu zwiedzający będą mogli podnieść 12-kilogramową sztabę złota, a dla zainteresowanych monetami i medalami przygotowano gabinet numizmatyka. Gdzie prezentujemy wyjątkową kolekcję monet polskich, ponad 900 numizmatów od najdawniejszych monet polskich, od jednej z pierwszych monet polskich, czyli denara Princeps Polonie, który został wybity przez Bolesława Chrobrego, przez monety jego bezpośredniego następcy Mieszka II, przez całą kolekcję monet, przez Portugała Zygmunta III Wazy, to jest moneta złota, szczególnie cenna. Gabinet numizmatyka byłby także najprawdopodobniej ulubioną salą patrona centrum Sławomira Skrzypka, prezesa NBP tragicznie zmarłego w 2010 roku. Wizyta w tym muzeum jest dla mnie trochę jak spotkanie ze Sławkiem. Wiem, która sala byłaby jego ukochaną oczywiście, sala numizmatyczna, bo on monety autentycznie kochał. Nie tylko się na tym znał, nie tylko kolekcjonował i bardzo się cieszę, że to muzeum, to centrum pieniądza zostało otwarte. I mam jeszcze jedną wielką nadzieję, bardzo chciałam, żeby ono żyło, żeby ono rzeczywiście pomagało ludziom zrozumieć zawiłości finansowe, odkrywać historię pieniądza w Polsce fascynującą i bardzo długą. Zakochać się, tak jak mój mąż, w monetach i nie zostać materialistą. Na to także liczą władze Banku Centralnego, dla których Centrum Pieniądza i dziś, i w przyszłości będzie kluczowym medium edukacyjnym. Wyedukowani w zakresie ekonomii, pieniądza, bankowości ludzie lepiej rozumieją, na czym polega polityka gospodarcza, łatwiej umieją się w niej odnaleźć i najkrócej mówiąc, dzięki temu ta polityka może być bardziej skuteczna. Goście będą mogli zwiedzać Centrum Pieniądza NBP z audioprzewodnikiem, niewielkim urządzeniem multimedialnym, ale zdecydowanie ciekawsza będzie wycieczka z jednym z animatorów. Dla zwiedzających centrum, które znajduje się w centrali NBP w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej, zostanie otwarte już 14 maja 2016 roku w Noc Muzeów.